Hej, witajcie moi mili, z tej strony Rashiba, jest to kolejny odcinek. Zagrajmy w This War of Mine. I jak pamiętacie, Marin umarł podczas szukania zapasów. Dokładnie, no, wyszło trochę inaczej. Chcieliśmy uratować dziewczynę, nie wyszło. To bardzo smutne, że Marin odszedł. Po wojnie opowiemy jego najbliższym, co się stało. Marin, musimy dopilnować, by nikt z nas nie podzielił jego losu. Młody to już smutny. Marin nie wrócił dziś rano. Co się stało? Czy wszystko z nim w porządku? Problem jest z tym, że raz, nie mamy leków. Dwa, no, nóż tam braliśmy? Tak. Nie, nóż sprzedałem. No, średnio wyglądamy z opałem też. Musimy poczekać dzisiaj, może ktoś przyjdzie w ciągu dnia. Wszyscy są głodni, musimy iść do supermarketu drugi raz, żeby nadreperować tutaj budżet. Nie mamy wody, nie mamy nic. Water collector by się przydał. Dużo rzeczy by się przydało ogólnie. Teraz tak, nie mamy wody. Okej, żeby zrobić water collector. Nie mamy drewna zapewne, tak? No cóż, no, młody może dostać. Ale młody nie jest głodny, więc w sumie to nie jest takie złe. Zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj. No, dobra. Okej, młody jest dalej smutny. Niech dorzuci do ognia. Mamy czym handlować? Średnio. Dobra, idź się bawić. Idź się bawić, jeżeli będą leki, to możemy spróbować kupić leki. Tylko nie wiem, czy komponenty zwykłe nam się bardziej nie przydadzą w tym momencie. Przydałby się drewno. 5 sztuk i komponenty. Okej, tu tutaj byśmy pyknęli z tym. Jedną sztukę wody. Ale leków już nam zwykłych dać za to nie chcesz. Dobra. Okej, dzięki. Zrobimy chociaż jeden posiłek. I zrobimy water collector. No, bo bez water collectora to obecnie już byśmy naprawdę mieli krucho. Czy mamy te filtry? Tak, mamy filtry. No to dobrze. Zrobimy water collector. Dorzucimy do tego filtry. Powinno być wszystko ok. Musimy tylko uważać, żeby nam się ludzie bardziej nie rozchorowali. I powinno być wszystko wtedy ok. Arika skrada się po cichu, więc możemy też zrobić taki myk, że ona się dzisiaj naje, bo powinna się najeść. Mały co? Smutny. Idź się pobawić. Idź się pobawić, ty zrobisz jedzenie. Okej. Młody nie jest głodny. No, Henryk niestety. No, nie dostanie żywności. Nie dostanie jedzenia w tym dniu. Dobra, kończymy dzień. Czuwaj, śpi, szukaj zapasów. Hotel.
Uzbrojeni bandyci. A, właśnie, tylko zapomniałem, że też nie mamy. Nie mamy tego. Nie mamy łomu. Ej, zapomniałem o tym. Dobra, no to przejdziemy się po prostu tak. Chyba ciało Marina, z tego co pamiętam. Tak, dobra. Okej, no to chociaż tyle dobrze. Chociaż tyle dobrze. Potrzebujemy żywności, nie? Żywności przede wszystkim. No, ekstra. Będziemy teraz się bawili. No jak nikt jej nie pomógł? Marin jej pomógł, no już bez jaj. Chyba zaraz ja jej przyłożę łomem normalnie, bo kurczę, no to jest teraz hamuwa. Pomogliśmy jej. A że ta pomoc nic nie dała. To już nie jest nasza wina w tym momencie, no bez przesady, gro. Potem będzie trzeba to odkopać. Tu chyba coś będzie bardziej wartościowego, wydaje mi się. Musimy znaleźć na pewno żywność jakąś. Żywność, leki. W końcu to supermarket, tutaj musi być jedzenie, prawda? Fajnie byłoby też wziąć na tyle, na przykład drewna, żeby zabarykadować ten ostatni kawałek. Do szpitala nie chcę iść, bo w szpitalu, z tego co pamiętam, mogą być problemy. No, come on, come on. O, bardzo ładnie. Alkohol się przyda. Pęknięte gitary, naboje. No, świetnie, gdyby tylko. Gdyby też tylko była użyteczna broń, nie? Dobra, róbmy staka już. Dobra, zacznijmy. Zacznijmy tutaj robić tego staka. Jeszcze i tak będzie trzeba dachem przejść. Ale no naprawdę, to, że mamy alkohol, ten czysty, to już jest mega opcja. To już nam daje ogromne możliwości tutaj. Dwie pęknięte gitary tak samo nam dają dużo. Duże szanse na to, że cośkolwiek złapiemy lepszego. Okej, co tu mamy? No, w sumie nic. Zobaczmy, co tutaj dalej kawałek będziemy mieli. Okej. Tu zawsze coś było chyba, z tego co pamiętam, fajnego. I tu broń. Ja bym chciał znaleźć broń albo kamizelkę, nie? Nie. Niestety. Dobra, przejdźmy tu na drugą stronę. Zobaczmy jeszcze, co łomem trzeba otworzyć. Tu pod łóżkiem coś będzie ciekawego może? O, no, dużo rzeczy, dobra. No dobra. Już jest jakiś punkt tutaj. Jest jakiś punkt, żeby coś zacząć ogarniać. Z tego co pamiętam, łom już nam nie będzie potrzebny. Tylko będzie potrzebna nam
Będą nam potrzebne te leki. Z tego co widzę, to niestety leków jako... Znaczy ten, jedzenia jako jedzenia nie znalazłem. Gdzie chyba? O. O. Bardzo ładnie. Dobra, części do broni też się przydadzą. Ten koszyk tu jeszcze chciałbym sprawdzić. Na szybko. Słabo to wygląda. Mam nadzieję, że ona na przykład nam nie podkrada tej są rzeczy. A Boże, sorry, wybaczcie, że was dzisiaj tutaj tak zestresuję tym kichaniem. Czekajcie, teraz tak, to i pure alcohol. Dobra, spadamy to wszystko, co weźmiemy tym razem. Po następne rzeczy musimy wrócić kolejnego dnia. O Boże, Boże. Chyba cienki będzie ten odcinek, ktoś mi czuje. Miejmy nadzieję, że tutaj wszystko w domu ok. Dobra, bajo. Wyniósł mnie z miasta, szedł przez całą noc w przerażonym tłumie. Ojciec niósł mnie przez całą drogę. Pojęcia nie mam, skąd ten stary alkoholik wziął siłę. Świt przyszedł, a on wciąż mnie niósł. Gdy dotarliśmy na miejsce, po prostu padł na kolana i umarł. Zawsze będę pętać ostatnie słowa, które wyszeptał. Ktoś jeszcze ma coś? Jakiś wpis? Nie. Chory. No to bierzesz pilsy. Głodny. Dobra, idź z nią pogadać. Okej. Tutaj pogadaliśmy. Tutaj zrobisz dwie porcje. Ty zjesz konserwę akurat. Tylko po to, żeby dzieciak miał co jeść innego. A ile mamy? No to jeszcze trzeba będzie dorzucić do pieca. Okej, daj młodemu jeść. Okej, lekko chora. Weź leki. Też coś zjesz i od razu zobaczymy wtedy co dalej. Możesz to napełnić? Jeśli nauczę się tego używać, ucz. No. Okej, no przynajmniej młody tutaj. Będziemy uczyli młodego, jak się tutaj obsługuje to wszystko. No, oczywiście musimy mieć wszystkie komponenty, żeby pokazać. Nie no, mega proste, nie? Szczególnie, że młody jest tam. Tutaj drzwi są zamknięte. Dobra. Chociaż tyle, dobrze się młody czegoś nauczył, nie? Dobra, niech on się tu pobawi. Poczekamy jeszcze chwilę, może ktoś przyjdzie dzisiaj. Nie wiem, wojsko? Wojsko czy ktokolwiek? Mamy bandaż, mamy alkohol na wymianę.
Także jest naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o komponenty. Ale przydałoby się więcej drewna. Zdecydowanie więcej drewna. Bierze leki, zmęczona, dochodzi do siebie. Dobra, oni już odpoczną sobie do końca dnia. Okej, supermarket dalej. Czuwaj, śpi w łóżku. Łomu już nie biorę. Mam nadzieję, że nie będzie już mi potrzebne. No może tutaj to na razie zignorujmy. Oczyśćmy dół tutaj z komponentów. Tu było stąd wszystko. Tak. Okej, tam. Tylko w tej szafie nam zostały rzeczy. Ale fajne jest to, że zostaje nam, że jest lekko chora, ale ma leki. Bierze leki cały czas, nie? Możemy jakoś to wykorzystać. Tutaj mamy te poniszczone komponenty, zniszczoną strzelbę. Wydaje mi się, że to będziemy musieli zabrać tym razem. Bo jednak broń, nawet jeżeli jest zniszczona, o, może być coś warta. Czy coś się stało? Nie. Dobra. Zobaczmy, co jest tutaj. Tam nie pamiętam, czy coś było, czy nie. Tak, jest tam. Dobra, lecimy. Lecimy odstawić tutaj resztę. Potem przejdziemy górą. I zobaczymy, co z tego damy radę zrobić. Ale myślę, że weźmiemy rzeczywiście tą strzelbę pękniętą ze sobą tym razem, żeby spróbować ją sprzedać albo naprawić. Jedno i drugie brzmi niczym plan. Okej, trochę kostek cukru. Kolejne komponenty. Okej, trochę drewna. No tutaj wszystko tak. Kolejne rzeczy do odłożenia. No i zobaczymy, może tym razem przyniesiemy drewno i komponenty. Dobrze, teraz na tak. No, wiem, że tędy nie przejdziesz, dlatego kazałem ci iść tędy. Dobra, ale odblokujmy te drzwi na przyszłość, bo mogą się różne rzeczy stać potem. I teraz tak, dach. Na dachu mamy ile? 3 miejsca bodajże, albo 4 do sprawdzenia. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj jakaś. Znaczy, w sumie to fajnie by było, żeby była masa rzeczy, no ale z drugiej strony wolałbym to za jednym biegiem tutaj ogarnąć. Teraz tak, jak tutaj to dalej wygląda. Teraz to zrzucić i idziemy jeszcze raz do góry. Tam górą przejdziemy. Jeszcze raz. A, nie umiem tam dotrzeć, tak. Oczywiście nie umiesz. Brak chęci to nie jest niemożność czegoś. Zobaczmy, co tu było w ogóle. Wykreślenie wypałów, broń, amunicja, sprzęt, które porzucono lub nie zdetonowano, mogą być zaminowane. Niczego nie ruszaj, nie ryzykuj śmiercią lub kalectwem. Wszelkie rzeczy zgłaszać do posterunku. Ciekawa opcja.
Myślę, że możemy też, może w przyszłości, jeżeli oczywiście uda nam się tutaj to, co mamy teraz, wykierować na jakiś rozsądny poziom, spróbować na przykład zdobyć posterunek wojska, nie? Tam osób byśmy musieli zabić nie wiadomo ile, no ale będziemy potrzebowali przede wszystkim broń do tego. No ale kto wie, może się uda. Jeżeli chodzi o żywność, to w ogóle nie ma żywności już tutaj. No, mało czasu zostaje. Ale też przeszukajmy to wszystko. Come on, come on. Nie chciałbym, żebyśmy tu zostali, nie? Mimo wszystko. O, jedzenie. No, przesuń się. Dobra, teraz robimy już selekcję i komu w drogę, temu kopa. I co najważniejsze, mamy jedzenia trochę. 3, 4, 5. To będzie potrzebne. Pękniętą strzelbę i naboje weźmy. Części się przydadzą, na pewno. Nie wiem jeszcze do czego, ale wiem, że się przydadzą. Okej, okay. Lecimy, wracamy. I w tym momencie będzie to wszystko. I do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!